Świńska grypa to choroba wywołana przez wirus H1N1. Ma dużo cięższy przebieg niż zwykła grypa. Obecnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przebywa aż 20 osób zarażonych tą chorobą. We wtorek zmarła jedna z pacjentek, u której zdiagnozowano świńską grypę. W tej chwili w szpitalu mamy około 20 osób z potwierdzonym wirusem H1N1. Ci pacjenci, którzy trafiają do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, to są pacjenci, którzy mają różne inne obciążenia. Tak też było z pacjentką, która trafiła do nas 5 dni temu. Pacjentka z chorobą onkologiczną. Jej odporność była dużo słabsza. Potwierdziliśmy, że to wirus H1N1. Niestety nie udało się pani uratować. Wczoraj zmarła. Ze względu na zagrożenie rozprzestrzenianiem się wirusa we wrocławskim szpitalu wprowadzono obostrzenia związane z przyjmowaniem pacjentów i odwiedzinami. Jak tylko pierwszy przypadek potwierdzonego wirusa H1N1 stwierdziliśmy, wprowadziliśmy zakaz odwiedzin w całym szpitalu pacjentów, którzy przebywają na oddziałach przy ulicy Borowskiej, tak żeby ci pacjenci nie byli zarażani przez osoby, które przychodzą z zewnątrz. Niestety nie możemy weryfikować, czy osoba przychodząca jest zdrowa, czy nie. Te obostrzenia są do dzisiaj i będziemy je utrzymywać tak długo, jak wirus H1N1 będzie zagrażał pacjentom przebywającym w naszym szpitalu. Objawy zarażenia wirusem H1N1 przypominają objawy zwykłej grypy. U chorych występuje wysoka gorączka, której zazwyczaj towarzyszy ból głowy, kaszel i bóle mięśni. W przypadku podejrzenia zarażenia świńską grypą powinniśmy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.